Dominika Brzoza-Piprek, witam i zapraszam na szczegółową prognozę pogody. Czwartek przyniósł nam zachmurzenie umiarkowane, a na termometrach mogliśmy zobaczyć 20 stopni w Częstochowie, 19 w Katowicach i tyle samo w Bielsku-Białej. Najbliższa noc przyniesie nam zachmurzenie duże, ale tylko w pierwszej części. Później zachmurzenie zmaleje do umiarkowanego i małego. Miejscami mogą wystąpić mgły i zamglenia. 12 stopni w Kłobucku, Częstochowie, Myszkowie i w Zawierciu. W centrum, w Raciborzu 11 stopni i tyle samo w Gliwicach, Tarnowskich Górach, Katowicach, Sosnowcu i Tychach. Na południu regionu 10 stopni w Cieszynie, Bielsku Białej i w Żywcu. Piątkowy poranek na północy województwa rozpocznie się z zachmurzeniem umiarkowanym i pozostanie tak do końca dnia, bez opadów deszczu. 21 stopni w Kłobucku, Częstochowie, Myszkowie i w Zawierciu. W centrum także deszczu nie musimy się obawiać. Na termometrach 20 stopni w Tychach, Sosnowcu, Katowicach, Tarnowskich Górach, Gliwicach, Raciborzu i Rybniku. Na południu regionu początek dnia z zachmurzeniem umiarkowanym, w drugiej części dnia zachmurzenie wzrośnie do dużego i pojawią się przelotne opady deszczu. 19 stopni w Żywcu, Bielsku Białej i w Cieszynie. Jutro ciśnienie wyniesie 985 hektopaskali. Sprawdźmy, co przyniosą nam kolejne dni. W sobotę na termometrach 25 stopni i tutaj mogą pojawić się burze z opadami deszczu i porywistym wiatrem. Niedziela upłynie nam pod znakiem chmur, na termometrach 23 stopnie. Sprawdźmy teraz wskaźniki jakości powietrza. Spójrzmy na nasze mapy. Obszar północny, okolice Częstochowy i centrum to bardzo dobra jakość powietrza. Podobna sytuacja pojawi się na obszarze rybnicko-pszczyńskim, bielsko-cieszyńskim i w Dolinach Beskidzkich. Także jakość powietrza bardzo dobra. Dziękuję Państwu za uwagę, a od września zapraszam na nową formułę prognozy pogody, oczywiście z najważniejszymi i najświeższymi informacjami. Dziękuję Państwu i do zobaczenia.